Witam Was na kolejnych zajęciach tańca breakdance organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Blachowni. Na dzisiejszych zajęciach będziemy się dosłownie tarzać po ziemi, czyli będziemy robić floor walking. Proste, bardzo proste rzeczy, bardzo przyjemne, nie wymagają aż tak ogromnego wysiłku, ale zaangażowania jak zawsze. Ok, zanim zaczniemy, rozgrzewka, zapraszam. Zanim zaczniemy uczyć się kroków, musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz, mianowicie jestem waszym odbiciem lustrzanym. Czyli jeżeli wy podnosicie lewą rękę, to ja podnoszę swoją prawą. Jeżeli wy podnosicie prawą, ja podnoszę lewą. Moja prawa noga to wasza lewa noga, moja lewa noga to wasza prawa noga. Niestety nie mamy lustra, więc ja, jako odbicie lustrzane, będę was w tym pomagał. Zapraszam. Wstajemy na lewą stronę w nogach. Zaczynamy od głowy. Głowę na dół. Prawo, lewa. I na boki. Ciągamy głowę na boku. Mocno. I druga strona. Dół. Palce i rozrywamy na gwiazdki. Kończymy dłonie, lewą stronę. I w prawo. Lewa ręka w dół, prawa do góry i wstań. I zmiana ręki. Lewa w przód, odkręcamy do dołu, łapiemy i dociągamy. Mocno. Druga ręka. Trzymać. Zmiana. Lewa ręka do przodu, prawa pod spodem i dociągamy w jedną stronę. Mocno dociskać. I zmiana. Prawa do przodu, lewa pod spodem i dociskamy. Ok. Lewa ręka do góry. Chodzimy na plecy. Prawą na łokieć i dociskamy. Mocno. Wstajemy na lewy na skrót. I robimy skłon w prawą stronę. I zmiana. Prawa do góry, na plecy, lewa na łokieć, pociskamy sam łokieć. Mocno. I w dół, w lewo. Ok. Podbijamy ciało, kręcimy barkami w tył. Mocne koła. I całe ręce w tył. Łokci, w górę, i zmiana w dół. I całe ręce w przód. Palki w przód. I biodra. Pełne koła. Staram się, żeby one były proste. I w drugą stronę. Kończymy stopy. Robimy się za kolana. I robimy koła. W jedną stronę.
i w drugą. I na zewnątrz. I do środka. Stajemy szeroko, pada stopa. I zmiana. I gotowe. Pamiętajcie, że przed każdymi zajęciami możemy się rozwijać. Zapraszam do zajęć. Ok, mamy już przód. Jak wycofać knee wrap? Bardzo proste, jest praktycznie ta sama droga. Tak jakbyśmy przewinęli sobie film, który oglądamy, nagle go cofamy do przodu. Te same ruchy. Czyli jeżeli zaczynamy z prawej nogi na prawej ręce, ciągniemy wszystko po to, przechodzimy sobie dalej, otwieramy, to samo robimy w drugą stronę. To musicie pamiętać o tym, żeby teraz lewa stopa też popracowała. Ciągniemy prawą nogę, wszystko powoli, prawą nogę po to. Zginamy ją dopiero w momencie, kiedy jesteśmy blisko lewego kolana. Prawe kolano, ciągniemy i teraz lewą stopę podnosimy do góry. Oczywiście nie używamy rąk, jak to pokazuję. Podnosimy do góry po to, żeby prawa noga przeszła pod spodem. Widzicie? Jak ona już tam weszła, to znowu używamy bioder. Ciągniemy prawą nogę bardzo daleko pod siebie. Wchodzimy na lewą stopę. Zmieniamy strony. I nasza noga wychodzi z powrotem. Ok? Jeszcze raz. Jesteśmy w tej pozycji. Ciągniemy od siebie, jak już będzie podkoczyła pod lewą nogę, my musimy się podnieść, czyli praktycznie stajemy na prawej nodze. Hop. Widzicie? Ciągniemy najdalej jak się da. Dzięki temu możemy postawić sobie lewą stopę na ziemi, zmienić ręce i wyciągnąć prawą nogę. Tak jak zaczynamy. Czyli mamy jedną stronę. Hop. I z powrotem ta sama droga. Ok? Jeszcze raz bardzo powoli. Jesteśmy na lewym boku. Lewa noga jest zgięta, ponieważ tak wylądowaliśmy. Prawą nogę mamy przed sobą. Używamy całej nogi. Nie tylko kolana, gdzie ciągamy nogi do siebie, tylko używamy całego ciała. Pamiętajcie o tej stanie, to jest breakdance. Tu wszystko się używa. Ciągniemy nogę pod siebie. Im dalej w sumie pociągniecie kolano, tym jest tak naprawdę łatwiej. Ale musicie wiedzieć, że musicie pociągnąć bardzo mocno tą prawą nogę pod siebie. Ona musi cały czas iść pod wami, nie możemy się zatrzymać. Ja na razie zatrzymuję, bo robimy to powoli. Ale jak będziemy robić szybko, to musicie zrobić to tak, żeby ta wasza prawa noga cały czas pracowała, żeby zrobiła pełny bok. Czyli ciągniemy nogę pod siebie, ciągniemy. Hop, wychodzi sama. Oczywiście za pomocą bioder. Jeszcze raz. Ciągniemy nogę pod siebie. Wchodzimy na lewą stronę, przechodzimy. Hop, noga weszła. To troszkę szybciej. Ok? Są przygotowani. I teraz zamykamy też ciało. To nie jest tylko sama noga. Jak ciągniemy, to od razu ciała też wychodzi. Wychodzi. W jedną stronę. I w drugą stronę. Hop. Ok? Spróbujcie sobie to zrobić na spokojnie. Pamiętajcie o tym, żeby biodra szły do góry. Nie siadajcie. Na samym początku pomagajcie sobie, oczywiście siedzeniem, ale starajcie się, nawet jak jesteście, przynajmniej w tej pozycji, nie siadać całkowicie i nie przerzucać nam przodu. To jest złe. Jeżeli chcecie robić szybko, nie zrobicie tego. Jeżeli jesteście w tej pozycji, starajcie się, nawet siedząc na nogach, wygiąć się do tyłu, żeby można było przerzucić ręce. Bo nawet teraz jak siedzę, moja noga i tak wyjdzie. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że wrzucę ręce tu, no to nie ma możliwości, bo jest niewygodnie, bo blokuje się cały. Wygiąć ciało, ustawić biodra i noga przejdzie sama. Kolejny krok. Będzie troszeczkę, ale dzięki tym krokom możecie bardzo łatwo łączyć sobie różne figury, różne kroki. One są naprawdę bardzo, bardzo pomocne, jeżeli chodzi o własny styl, własne sety do ułożenia
właśnie tam był lekko. Jest prostą kulą, ale dostępną wyglądającą. Może być też używana jako drop. Zresztą zobaczcie sami. Ok, do tego użyjemy sobie na początek one stepa, czyli młynka. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej zrozumieć, jak można to wszystko połączyć. Ok, robimy młynek. I od razu lądujemy tak, jakbyśmy robili pozycję wyjściową do footwork. Czyli zamach. O, zatrzymujemy się. Podnosimy prawą rękę do góry. I teraz robimy tak, jakby ta lewa ręka przechodzi pod spodem. Tak, jakbyśmy chcieli sobie wejść na przykład na five step. Z tą różnicą, że nie stawiamy stopy, tylko kładziemy ją w ten sposób, żeby mogła pracować po ziemi. I teraz z tej pozycji pchamy ciało do przodu, tak, żebyśmy mogli przejechać i usiąść sobie na prawej nodze. Nie siadać tak, żeby noga była z tyłu. Musicie usiąść całkowicie na nodkę. Jeżeli nie siądziecie, nie wyjdzie Wam nic dalej. Ponieważ z tej pozycji musimy teraz zamienić ręce, czyli przenieść ciężar ciała całkowicie na prawą stronę, odkręcić lewą nogę do boku, żebyśmy się troszkę bardziej odkręcić w prawą stronę. I dzięki temu tu robi się przestrzeń pod nogą. Widzicie? Pod lewą nogą jest przejście, dzięki któremu prawa noga może wyprowadzić się w prawą stronę, a lewa ucieka do tyłu. To jest tak, jakbyście chcieli zrobić takiego fryza, czyli przeciągamy wszystko. Ciągniemy ciało dalej, puszczamy nogę. Hop, zamieniamy i zatrzymujemy. Czy zatrzymacie tak, czy zatrzymacie tak, jest to bez różnicy, ale ważne jest to, żebyście starali się mocno zatrzymać ciało. Ok? Jeszcze raz. Mamy zamach, hop i teraz ciągniemy całe ciało do przodu. Hop. Widzicie? Podciągnięta prawa noga. Ona musi się schować pod tym. Jeżeli ona ucieknie na zewnątrz, no to nie mamy możliwości przejścia, ponieważ nas prawa noga blokuje. Musimy na niej siedzieć. Najlepiej tak, żebyście widzieli stopę po lewej stronie. Bo teraz nawet używając samego ciała, możecie zejść z nogi. Widzicie? Jeszcze nie zrobić. Jeżeli użyjecie całego ciała, bez problemu wam wejdzie. Jeszcze raz spokojnie. Pamiętajcie o tym, żeby to był slajd. Żeby to był slajd, musicie się bardzo mocno oprzeć na lewej ręce i pchnąć ciało do przodu. Widzicie? Biodra, wszystko. Dzięki temu noga sobie bez problemu wyjdzie, no to możecie usiąść. Używać biodra. Jeszcze raz. W tej pozycji podnosimy prawą rękę, ciągniemy lewą nogę, ciągniemy biodra, siadamy. Zamieniamy strony, bardzo odkręcamy sobie stopę. Jak tylko zamieniamy, całe ciało idzie na prawo. Puszczamy lewą rękę do ziemi i od razu się chodzimy. Ho. Ok? Jeszcze raz. Pozycja wyjściowa. Ciągniemy lewą nogę. Hop. Zamieniamy. Hop. Ok. Oczywiście to było wszystko. Ponieważ tak naprawdę powinniśmy wylądować na jednej nodze lub tak naprawdę nie lądować na nodze. Czyli, jeżeli robię młynek, hop, to teraz ląduję sobie na prawej nodze, nie będę skakał lewą, już mam przygotowaną do tego, żeby zrobić tabulę, ok? Czyli, hop, i od razu jeszcze, hop. I z tej pozycji odłożę na następną stronę i zatrzymuję, ok? Można też w ogóle nie używać nóg, czyli w momencie, kiedy robicie młynek, skoczyć w górę, zostawić nogi w powietrzu, od razu przejść do przodu. Czyli to mniej więcej wyglądało tak. Hop. W górze. Hop. Zmiana. Ok? Ale to już jest troszkę bardziej zaawansowane. My zostajemy przy dwóch pierwszych wersjach, czyli pierwsza. Młynek. Dajemy szeroko. Wjeżdżamy. Zamieniamy. Lub. Młynek. Jedna noga, wjeżdżamy, zamieniamy. Ok? Próbujcie. Peces, kolejna góra. Wyborkowo, flowworkowa. Zresztą zobaczycie sami, dlaczego tak powiedziałem. Jest bardzo podobna do młynka, ale robi się ją praktycznie przez kolano. Jest troszeczkę inaczej. To jest tak jakby połączenie początku, przypuśćmy, six-stepa,
z młynem, z odbiciem ruchu. Ok, zaczynamy podstawowym ustawieniem na podporki i zaczynamy od lewej nogi i prawej nogi. Krok do przodu. Hop. I to już jest zmiana, ponieważ teraz zginamy lewą nogę, postajemy prawą. Hop. Będę robił to na kilka stron ze względu na to, że możecie nie zauważyć, co będzie dalej. Zobaczcie, zobaczycie sami. Będziemy się kręcić tylko w własnej osi. Ok, teraz chodzimy na prawą rękę i na prawe kolano. Lewa noga idzie w dół. Hop. Idzie. I teraz robimy coś, co wygląda jak młynek. Czyli ciągniemy lewą do przodu. Przechodzimy i podnosimy prawe kolano, żeby można było podciągnąć lewą. Hop. Okay. Czyli widzicie, już jest podobieństwo do młynka, ale to nie jest młynek, jest bardzo podobne. Jeszcze raz. Zaczynamy. Podstawowego ruchu, idziemy w przód, odbijamy. Hop, zamieniamy strony, wchodzimy na kolano, ciągniemy nogę, hop, odbijamy. Pamiętajcie o tym, żeby pociągnąć ciało, wyjść troszeczkę wyżej, okay? Żeby nie było za nisko, bo jeżeli będzie za nisko, to niestety ale nie wyjdzie. Jeszcze raz powoli. Lewa noga w przód. Hop. Odkręcamy ciało. Hop. Ciągniemy ciało. Na prawą stronę. Już wychodzimy w górę. Hop. I już ciągniemy lewą nogę. Ciągniemy, 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 ciągniemy. Zamieniamy ręce. Ciągniemy nogę pod spodem. Odbijemy. Ok? Troszeczkę szybciej. Jeżeli zrobicie to szybciej, to musicie pamiętać o tym, żeby być cały czas w górze, żeby wasze biodra pracowały, żeby ciało pracowało, żebyście nie siadali w dół. To wbrew pozorom jest podobne troszeczkę do floorworka. Ja to dlatego tak mówię, ponieważ no, po ziemi też jeździmy, tak? Jedzie noga, tak jak są tarzanki, czy na przykład double legs, flow albo coś. Ale no, to footworki też są, prawda? Bo jesteśmy w górze. Więc pamiętamy, że jeżeli są footworki, biodra w górze, z tym ustawieni, pracujemy całe ciało. Nie pracujemy samymi rękami, samymi nogami, wszystko pracujemy. Ok? Gotowi? I przód, krok, przejść, machnąć. W drugą stronę. Spróbujemy sobie tak, żebyście widzieli bokiem, jak to wszystko pracuje, żebyście widzieli, jak się obraca. Ok? Najpierw jedną, później drugą. Zaczynamy od lewej nogi, prawej nogi. Krok, wracamy. Zobaczcie, jak się obracam, od razu wracam prawą stronę. Wracam prawą stopę i już ciągnę wszystko w lewą stronę. Tylko nie do boku, tylko tak jakbym się chciał obrócić. Obracam się. Hop. Widzicie? Czyli ciągnę lewą rękę bardzo mocno do prawej. Dzięki temu mogę pociągnąć nogę, przejść pod spodem i się zatrzymać. Ok? Jeszcze raz tą stronę. Przód. Wracam. Obracam. Przeciągam. Hop. Hop. Na drugą stronę. Tak samo, zaczynamy lewa, dobra prawa ręka, przód, wracam i zobaczcie, już się odkręcam. Ciągnę ciało najdalej jak się da, w tamtą stronę, przez kolano. Kolano kładę, a lewa noga idzie w górę i ciągnę ją tak jak przy młynku, ale muszę wejść bardzo mocno na prawą rękę. Hop. Bo dzięki temu teraz mogę sobie zmienić stronę, podciągnąć nogę, podnieść kolano, przejść pod spodem. Ej, jeszcze raz. Lewa noga w przód. Zgina. Obracam. I mocno cęcia. Hop. Ok? Oczywiście mogą to na dwie strony robić. Czyli jeżeli skończymy sobie restart w jedną stronę, to nogą, którą skończyliśmy, zaczynamy następną. Nie tą samą. Czyli jeżeli zacznę lewą nogą i skończę lewą nogą, wtedy prawa zaczyna. Czyli mam lewą nogę w przód, lewą wracam, obracam się na prawo, mam zamach, kończyłem lewo, więc idzie prawa w przód, obracam, przodem przez kolano, zamach, hop. Na dwie strony. Ok? Jeszcze raz. Lewa, powrót, przejście, zamach, prawa, powrót. Przejście, zamach. Próbujcie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak ja.
Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.